Mariusz to gra cały czas. Oczywiście. No a ty żeś sobie poszedł. Ja ale... cały czas nagrywam. Dzisiaj przygotowałeś tutaj dwa piękne Audi, o których porozmawiamy w kolejnym odcinku, ale teraz powiedzmy o warsztacie. Historia warsztatu zaczyna się w roku 2011 mniej więcej. Był to taki okres w moim życiu, kiedy po poprzednim kryzysie lat 2008-2009 ja zajmowałem się wtedy transportem międzynarodowym i ten kryzys dokonał na tyle dużej korekty rynku, że zdmuchnął naszą firmę z powierzchni ziemi wraz z całym jakby majątkiem i dorobkiem moim, naszym życiowym, który do tamtego momentu udało mi się jakby no stworzyć. Miałem taki plan, będąc tam dwudziestoparolatkiem, że ja w ogóle będę pracował do czterdziestki, a potem to już odcinamy kupony, jeździmy po świecie, bawimy się dobrze i jest generalnie już tak spokojnie. A tu nagle życie spłatało figla, okazało się, że w wieku 40 lat, tam z malutkim hakiem, nagle nie mamy nic. No, ale pytanie, czy nie mamy nic, bo mamy jedną niebagatelną rzecz, mianowicie kapitał doświadczeń, który otrzymaliśmy w związku z tą sytuacją. Jestem teraz w trakcie czytania książki pod tytułem Problemy są dobre. I gdybyśmy zapytali kogokolwiek z was, no czy myśli, że problemy są dobre, no to każdy powie, no zwariowałeś, nie? Jak problemy mogą być dobre? Otóż są dobre, bo nas hartują, bo nas uczą, bo dają nam doświadczenie, bo nas wzmacniają, bo wzbudzają w nas kreatywność i tak można by wymieniać. W każdym razie był to taki moment, kiedy zadałem sobie pytanie, co ja w zasadzie mogę i chcę dalej robić w życiu. Nie bardzo czułem się z tym, żeby iść do pracy i przekładać papierki albo toczyć śrubki takie same przez 8 godzin i uznałem, że no fajnie byłoby, gdybym znalazł coś takiego, co jest dla mnie również pasją i z tym związał swoją pracę zawodową. Tak się przypadkowo zupełnie złożyło, że poznałem wtedy Zbyszka Grabowskiego, człowieka, który zajmuje się również montażem instalacji gazowych. Na moje pytanie gdzieś tam podczas naszych kontaktów towarzyskich, a czym się zajmujesz, Zbyszek powiedział, a wiesz, gazujemy samochody. I na tym w zasadzie rozmowa się zakończyła. Po kilku dniach dzwonię do Zbyszka i mówię, słuchaj, to w zasadzie co wy tam robicie, nie? Jak to tam działa, ile tej pracy jest, jaka tam jest rentowność. No i Zbyszek zaczął opowiadać, mówię, że no mam taki zeszyt A5, tam zapisuję sobie samochody, no na razie mam zapisane tam jakieś około 6 tygodni kolejki. No i ja zacząłem liczyć, mówię, kurczę, no jest szansa, że gdyby to dobrze zorganizować, to dałoby się z tego żyć, a przy okazji byłoby to coś ciekawego do roboty. Co więcej, po czasie zrozumiałem, że oprócz tego, że się dobrze bawimy, bo robimy mnóstwo bardzo ciekawych samochodów, to również no, pełnimy niebagatelną funkcję społeczną, dlatego że montaż instalacji gazowej jest, kurczę, no jedną naprawdę z niewielu takich dziedzin, gdzie można zacząć płacić połowę mniej. Gdybyśmy powiedzieli komuś, gdzie jest chleb po 2,50 albo masło po 2 zł, no to pewnie wszyscy byśmy, albo euro po 2 zł czy po 2,50, no to wszyscy by się rzucili do tego miejsca, tak? My pozwalamy ludziom oszczędzać połowę z kosztów paliwa do samochodów i to kosztów, które rosną z roku na rok. Gdybyśmy spojrzeli na ceny sprzed 10-20 lat, czy sprzed 5 lat, no jest drożej i tani już nie będzie, tak? Ostatnio pod filmem jeden człowiek napisał, czy gaz się jeszcze opłaca. No kolejki do warsztatów świadczą o tym, że jednak się opłaca, także tak to wygląda. Ja, Michał, tutaj z przyjemnością Cię słucham, ale chciałem wrócić do Twojego taty, bo od taty Twojego się zaczęła pasja motoryzacyjna. Tak, pasja motoryzacyjna. Zainteresowanie samochodami to nie jest przypadek, że dzisiaj masz warsztat, tak? Absolutnie nie jest to przypadek. Generalnie po szkole podstawowej chciałem iść do technikum samochodowego, jako że pochodzę z Katowic, a technikum było w Bytomiu. Rodzice powiedzieli, nie wiesz co, tam będziesz dojeżdżał do tramwajami czy autobusami do Bytomia, kawał drogi, nic nie będziesz miał z tego życia. Proponujemy, żebyś poszedł do liceum, najlepiej do tego, do którego chodziła twoja starsza siostra. Siostra starsza o 4 lata, ale to jest pewnie nieważne. Dlaczego nieważne? No pozdrawiamy siostrę, tak? Jesteście lokalną społecznością tutaj na Śląsku. Ja powiem Ci teraz troszkę przerwę, bo bardzo dużo... Ja tutaj startowałem w rajdach RC, takie za samochodzikami się biega, tak. Chodzi. Tu mieszkają wspaniali, otwarci ludzie, którzy chętnie dzielą różne pasje. Więc ja na przykład na Śląsk bardzo lubię przyjeżdżać, bo Wy jesteście otwarci. Świadczy o tym rozmowa z Tobą. Praktycznie ja mogę odejść i zostawić Was z Michałem.
Rodzice powiedzieli, idź do liceum, a jak skończysz liceum, zdasz maturę, to pójdziesz sobie na studia samochodowe, jeżeli to jest faktycznie coś, co cię interesuje. A ja od dziecka, odkąd miałem 3-4 latka, to spędzałem w zasadzie każdy dzień z ojcem w garażu. Mój ojciec na przestrzeni tego życia, które ja pamiętam, tak? Czyli odkąd ja żyję na świecie, miał mnóstwo, pamiętajmy, że to były czasy komunizmu, czasy tej żelaznej kurtyny, gdzie mieliśmy, samochód był dobrem luksusowym jako taki, dzisiaj jest niezbędny do życia, żeby pracować i funkcjonować w społeczeństwie. Przynajmniej tak uważa zdecydowana większość ludzi. Wtedy samochód był dobrem luksusowym, a posiadanie samochodu nietypowego, samochodu ciekawego, samochodu z zagranicy, z tej zagranicy zachodniej, było w ogóle czymś wyjątkowym. Mój ojciec miał w swoim życiu 2 Jaguary, jednego z nich, ojciec ma 80 lat, żyje, cieszy się stosunkowo dobrym zdrowiem jak na swój wiek. Mówię miał, bo to jakby historia dotyczy tych aut. Więc miał wiele ciekawych samochodów, miał 2 Jaguary stare, miał Triumfa Spitfire'a, miał Plymouth'a Fury z 70 roku, miał Dodge'a Dart'a 69 rok. Tego Dodge'a ostatnio znaleźliśmy gdzieś, pewna firma w Polsce, która wypożycza Amerykany. Ten samochód tam jest i można go wypożyczyć. Miał taki samochód ciekawy, Matra Simka Bagera, 3-osobowe auto z lat 70. z silnikiem centralnym umieszczonym, mega ciekawe auto. Michał, powiedzmy o tym wszystkim w odcinku o twojej pasji, bo ten odcinek czuję, że się rozwinie bardzo mocno, a powiedz mi, jakie auta dzisiaj najczęściej oddają tutaj klienci z okolic Katowic i z Katowic do podłączania, jeśli chodzi o instalację? Ciekawostką jest to, że obszar, z którego przyjeżdżają do nas klienci, jest naprawdę, naprawdę spory. Takie 100-200 km jest, można powiedzieć, normą. Gdybyśmy spojrzeli na tablice rejestracyjne aut, które tutaj stoją, mamy tutaj Gliwice, mamy tutaj akurat Katowice, natomiast są bardzo często u nas, na przykład Audi W12, które tutaj widzimy w kolorze, nazwijmy go złotym, jest spod Lublina. Spod Lublina. Robiliśmy samochody z Gdańska od kierowcy Boru, Mercedesa CLA 500. Robiliśmy samochody z Olsztyna, Dolny Śląsk, czyli tam okolice Wrocławia, w drugą stronę, Kraków, Podkarpacie. To są regiony, z których do nas ludzie przyjeżdżają. Oczywiście z samochodami głównie nietuzinkowymi, to musimy sobie powiedzieć, tak? Jeżeli ktoś ma nietypowe auto, drogie, obawia się tego, żeby dać go na montaż do jakiegoś warsztatu niesprawdzonego. Bardzo często tacy ludzie do nas przyjeżdżają. Dysponujemy flotą prawie 10 samochodów zastępczych. W związku z powyższym jest to sytuacja, kiedy klient bez problemu zostawia u nas samochód na dowolny czas, odjeżdża samochodem zastępczym i my możemy spokojnie pracować, a klient może w tym czasie spokojnie żyć i zajmować się swoimi rzeczami. Co więcej, od niedawna wprowadziliśmy usługę door-to-door, czyli jeżeli klient ma takie życzenie, bądź na przykład jest chory, bądź nie wiem, cokolwiek się wydarzyło w jego życiu, my możemy podstawić mu pod dom samochód zastępczy, odebrać jego samochód w celu montażu instalacji, odwieźć mu go gotowy i rozliczyć i zabrać swoje auto zastępcze. Czyli jakby wychodzimy do przodu w zaspokajaniu potrzeb klientów po to, żeby ułatwić im życie i ułatwić skorzystanie z naszej usługi. Wracając jeszcze do pasji. Od dziecka spędzałem życie z ojcem w garażu. Pokażemy zdjęcie, w którym mając około 15 lat, a było to, przypomnę, krótko po stanie wojennym, czyli w czasach bardzo ciężkich dla Polski, siedzę na takim taboreciku i składam silnik V6 z samochodu Lancia Aurelia. To jest auto z 56 roku, które gdzieś tam jakimiś dziwnymi losami się pojawiło w Polsce. No i oczywiście mój ojciec, jak go zobaczył, to momentalnie stwierdził, że również musi go w swojej kolekcji posiadać. Także z autami od dziecka, z autami od zawsze. Skończyłem finalnie studia na Politechnice Śląskiej na Wydziale Transportu Samochodowego. Specjalizacja eksploatacja i utrzymanie pojazdów samochodowych. Czyli po wielu, wielu latach finalnie robię to, co chciałem robić od dziecka, czyli iść do technikum i mieć swój warsztat samochodowy. No taki był cel. To się spełniło, także cóż, zapraszamy Was wszystkich serdecznie. Dajcie łapkę w górę dla Michała i dla Silesi Cars. Zapraszamy Was tutaj, żebyście skontaktowali się z tą firmą, bo naprawdę warto i tutaj oddacie samochód w bardzo dobre ręce. Także w tym odcinku już się pożegnamy. Będziemy jeździć, w następnym odcinku zaprezentujemy Audi W12, które Michał przygotował,
a będzie również trzeci odcinek, w którym porozmawiamy, rozwiniemy temat pasji i tych wszystkich samochodów, które Michał napotkał w swoim życiu po kolei. Także w tym odcinku żegnamy się tradycyjnym na gazie. Cześć, hej. Hej.